Dzień dobry kochani, mamy luty, a to oznacza, że wciąż trwa mój urodzinowy miesiąc. I nie jakiś tam urodzinowy jakiś tam miesiąc, tylko to były moje 35. urodziny. Otwarcie się do tego przyznaję, myślę, że im jestem trochę starsza, tym mi trochę łatwiej powiedzieć, ile mam lat. Postanowiłam, że nagram film, w którym opowiem wam 35 faktów właśnie o mnie. Jeżeli jesteście ciekawi, co tam może się skrywać pod tymi punktami, zapraszam was do oglądania. Słuchajcie, spisałam sobie listę 35 faktów o mnie, co nie było takie proste, żeby wyciągnąć z pamięci czy tam z głowy jakieś fakty. I słuchajcie, napisałam, kolejność jest raczej przypadkowa, postarałam się, żeby nadać jakiegoś kształtu, jeśli chodzi o taki generalny flow, ale generalnie chodzi o to, że kolejność jest przypadkowa, także nie jest tak, że w którymś momencie coś jest ważniejszego od poprzedniego. Wszystko jest na równi. No dobrze, zaczynajmy w takim razie. Pierwszy fakt o mnie, czyli skąd jestem. Jestem, kochani, z Dębna, które mieści się w zachodniopomorskim. Mówi się zachodniopomorskim czy zachodniopomorskiem? Chyba w zachodniopomorskim województwie. I to jest to samo Dębno, słuchajcie, z którego pochodzi Krzysztof Gojdź. Ja go nie znam, wiem, gdzie jest dom jego mamy, bo Dębno nie jest dużą miejscowością, także no, nie będę tutaj rozmawiać o Krzysztofie, tylko o mnie. Właśnie jesteśmy z tego samego miasta. Jako że luty jest moim miesiącem urodzin, moim znakiem zodiaku jest wodnik. I bardzo się utożsamiam z jakby opisem wodnika. Myślę, że jeśli chodzi o mój charakter i osobowość, myślę, że dużo się zgadza właśnie, jeśli chodzi o taki opis wodnika, taką generalną charakteryzację. Utożsamiam się z tym. Trzecim faktem o mnie jest mój ulubiony kolor. Jest to zielony i nie da się tego raczej ukryć. Mam bardzo dużo zielonych rzeczy. Najbardziej lubię taką oliwkową zieleń, zgniłą zieleń albo wojskową zieleń. Ale lubię też inne kolory, tylko że ciągnie mnie do tego koloru jako pierwszego. Jest to taki mój kolor bazowy. Numer 4 to ulubiony film. I tutaj jest bardzo trudna sytuacja, bo dużo jest filmów, które bardzo lubię. Dużo jest bardzo filmów, do których wracam i oglądam wciąż i wciąż i wciąż. Zdarza mi się i lubię takie, które lecą mi w tle i w tle lecą mi inne filmy czasem niż to, które podałam jako mój ulubiony, ale słuchajcie, podałam jako mój ulubiony film Władca Pierścieni, bo jest to film, który wywarł na mnie największe wrażenie. Za każdym razem jak oglądam, to lubię się tak aż wgapić w niego, nie lubię go puszczać w tle, lubię go słuchać, kiedyś leciał sobie w tle i nie i po prostu spłyciał, absolutnie spłyciał. Lubię go oglądać, żeby się na niego patrzeć. Lubię za każdym razem, jak oglądam to od początku, od pierwszej części, nie jakimiś tam wyrywkami, i tak się w niego zupełnie wgłębić. Czytałam książkę i książki i są absolutnie fantastyczne. Filmy oglądam jako pierwsze, dlatego mają w moim sercu szczególne miejsce. Bardzo lubię Władcę Pierścieni i właśnie to podałam jako mój ulubiony film. Następna pozycja to ulubiona książka i tutaj mam podobną sytuację, bo dużo książek czytałam. Może nie jestem jakąś książkoholikiem, przyznaję otwarcie, ale przeczytałam więcej niż jedną czy pięć książek. Ale jako moją ulubioną podałam tutaj Nigdy w życiu Katarzyny Grocholi, a to dlatego, że to jest książka, która ma w sobie właściwości kojące, jeśli chodzi o mnie. Lubię ją, mam ją na audiobooku w starszej wersji, bo teraz dokładnie na dniach wyszły nowe audiobooki, które czyta Danuta Stenka. Nie mogę się doczekać, żeby posłuchać. Ale ja mam takie audiobooki, które jeszcze czytała Daria Trachankowska. Nie wiem, czy ją pamiętacie. Daria niestety od chyba 20 lat niestety nie żyje. Także tak stare są te audiobooki. Ale słuchajcie, Nigdy w życiu to jest taka książka i cała ta seria właściwie, jak się ostatnio dowiedziałam, seria się nazywa Żaby i Anioły, czyli te cztery części o Judycie. Są takie maksymalnie kojące dla mojej duszy, rozweselają mnie, uspokajają mnie, tak sprowadzają mnie tak do poziomu, jeśli chodzi o tak, wiecie, sprowadzają mnie na ziemię, tak żeby wyrównać z powrotem poziom wszystkich emocji we mnie. Lubię słuchać tych książek. Przeczytałam książkę jeszcze w liceum, a później jak już dorwałam te audiobooki, to systematycznie raz na jakiś czas do nich wracam i za każdym razem świetnie się bawię. Dlatego Nigdy w życiu i cała ta seria Żaby i Anioły to jest moje ulubione.
Kolejnym punktem, szóstym, to ulubiony serial. I jeśli chodzi o serial, jest podobnie. Jest bardzo dużo serialów, które lubię, do których lubię wracać, naprawdę. I jednym z moich takich ponadczasowych ulubionych seriali to Seks w Wielkim Mieście. Taki podejrzewam, że możliwe, że klisze, jeśli chodzi o wybór. Mam jeszcze inny punkt, jeśli chodzi o serial i właśnie zauważyłam, że on jest trochę później. Dobrze byłoby, gdyby był koło siebie, ale mam go trochę później. I inny serial jest jeszcze ważniejszy, ale tutaj mój ulubiony to tak, Seks w Wielkim Mieście bardzo lubię. To jest taki ponadczasowy serial, do którego lubię wracać i za każdym razem świetnie się bawię. Tylko teraz już tyle razy go oglądałam, że znam na pamięć dokładnie każdy wers, każdą scenę, wszystko wiem. Ale napisałam jeszcze dwa inne, które też są trochę młodsze i też robią się ponadczasowe, a mianowicie Breaking Bad i Better Call Saul. I to są takie seriale, które mnie rozluźniają. Tak samo jak właśnie Nigdy w życiu, kiedy słucham, tak samo te seriale mnie sprowadzają do takiego poziomu, jeśli chodzi o wyrównanie emocji. Lubię, stymulują trochę moje myślenie, bo zwłaszcza Better Call Saul wydaje mi się być takim bardzo inteligentnym, zresztą Breaking Bad tak samo, na swój sposób bardzo inteligentnym serialem. Lubię takie właśnie. Nie jest jakoś tak niesamowicie wymagający, dlatego łatwo się go ogląda. I sprawia mi to wielką przyjemność, dlatego wracam do nich bardzo często. Za każdym razem, jak nie mam co oglądać albo chcę się trochę uspokoić, tak mentalnie, ogólnie, to włączam sobie wtedy od początku Breaking Bad albo Better Call Saul, albo jedno po drugim i nikomu się nie tłumaczę. Numer 7 to obsesja na punkcie herbaty. Uwielbiam herbatę, myślę, że to jest mój ulubiony napój. Kocham, 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 ale nie każdą. Nie każdą, nie lubię takiej zwykłej herbaty czarnej. Jakieś, jakbym poszła do kogoś w gości, myślę, że nie wybrałabym herbaty jako opcji, bo lubię moje ulubione herbaty, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Potrafię pić z pankami herbatę, ale tylko wybrane. I, no i tak jak już wspomniałam, nie lubię czarnej, ale mam obsesję na punkcie herbaty z Biedronki, która się nazywa Milton. Jak jestem w Polsce, to wysyłam sobie multum tej herbaty. Kupuję ją wtedy ile mogę, ile wlezie, ile wlezie. Kiedyś zrobiłam taki myk, że poprosiłam koleżankę, aby znalazła jaki karton największy, jaki się da. Największy, jaki się da. A potem mi go uzupełniła w tej herbaty i ona wtedy mi wysłała ogromny, ogromny, ogromny karton tych herbat. Starczyło mi na 2 albo 3 lata chyba nawet. Wieża z tych herbat sięgała. Takie było kilka właściwie ich i one wciąż były wyższe od moich dzieci wtedy. Gdzieś miałam zdjęcia, ale już zupełnie nie wiem gdzie. Jakiś inaczej je przechowuję, więc nie mogę teraz ich znaleźć. Także jeśli chodzi o herbatę, Milton jest moją ulubioną. I ja wiem, że dużo osób mogło powiedzieć, że to nie jest jakaś herbata najwyższych lotów, ale mi smakuje, bardzo ją lubię. Numer 8 to moje uwielbienie do kawy. Uwielbiam kawę. Mogłabym polecieć tak daleko, żeby się nazywać kawoszem, a z drugiej strony jestem prostakiem. Kawoszem, lecz prostakiem. Jeśli chodzi o kawę, lubię kawę dobrą, ale nie znam się na niej aż tak bardzo, więc nie będę tutaj rozwijać tego aż tak daleko. Lubię sobie zaparzyć rano w dzbanku kawę. Mam taki ekspres do kawy, gdzie jest taki duży dzbanek. Po prostu sypie się do filtra kawę zmieloną. I potem taki duży, prawie 2 litry, tam jest chyba 1,7 litra po prostu kawy leci do takiego dzbanka. I tak sobie każdy z niego korzysta. Także taki mam ekspres do kawy, nie jakiś tam fancy. Bardzo lubię kawę, piję bardzo dużo kawy i czasami myślę, że może za dużo. No, numer 9 to szkoła. Ostatnią szkołą, jaką skończyłam, to Glasgow Caledonian University, czyli Uniwersytet w Glasgow. I kierunkiem, który studiowałam, to psychologia. Skończyłam, także mam na swoim koncie ukończoną psychologię na Uniwersytecie w Glasgow. Numer 10 to zawód, który w tej chwili wykonuję, a jest to fotografia. Mogłabym powiedzieć, że fotografia od zawsze była moją pasją, ale nie tak to wyszło. Wyszło to trochę inaczej, a mianowicie grafika komputerowa była moją właściwie pasją. Bardzo chciałam obsługiwać Photoshopa. Bardzo, bardzo, bardzo chciałam być płynna w obsłudze Photoshopa. A żeby to zrobić, musiałam mieć jakieś materiały, na których chciałam pracować. Nie bardzo chciałam pracować na materiałach z internetu, więc w taki sposób zaczęłam robić zdjęcia. Okazało się, że zdjęcia, które robię, nie mają wystarczającej jakości do tego,
co chciałabym ćwiczyć, więc tak zakupiłam pierwszy aparat i to się zaczęło tak zazębiać. Słuchajcie, tu zdjęcia, tu edycja, tu zdjęcia, tu edycja i tak naturalnie samo z siebie wyszło, ale nie zaczęło się od tego, że fotografia była jakąś moją ogromną pasją, tylko właśnie grafika komputerowa. Numer 11 to ile mam dzieci? A mam 4 dzieci. Mam całkiem sporą gromadkę, słuchajcie, i bardzo się z tego cieszę. Mam bardzo fajną rodzinę, nie mogłabym być szczęśliwsza. 12 to kiedy miałam pierwsze dziecko. I słuchajcie, to może być dla wielu zaskoczenie, chociaż wiele osób, które zna mnie osobiście, o tym wie, ale moje pierwsze dziecko miałam w wieku 17 lat. Numer 13. Kiedy miałam ostatnie dziecko? Moje najmłodsze dziecko urodziło się, kiedy ja miałam 33 lata. Numer 14. Jestem zmarzluchem. I teraz tu jest ciekawa kwestia, bo ja się przyzwyczaiłam do klimatu, który tutaj panuje i jest mi cieplej niż na przykład wielu osobom w Polsce przy takiej temperaturze by było, a jednocześnie jest mi dosyć zimno, jeśli chodzi o pomieszczenia i lubię jak jest cieplej niż zimniej, ja po prostu dosyć szybko marznę. To taka jest skomplikowana historia, ale ogólnie mogłabym się nazwać, że jestem zmarzluchem. Numer 15 to ulubione miejsce w takim kontekście miasta. I myślę, że moim ulubionym miejscem jest Kraków i Paryż. Tak na pierwszą myśl one podchodzą na równi. W obu miejscach kocham być, w obu miejscach byłam kilka razy. I po prostu nie mogę się doczekać, kiedy wrócę i do jednego, i do drugiego. I jakbym miała wybierać, to ciężko jest mi wybrać, w które chciałabym pojechać. Jeśli chodzi o cenę, słuchajcie, tak może jako ciekawostkę, to bardzo podobnie wychodzi. Może na przykład w jednym miejscu może być droższy nocleg, ale tańszy przejazd, albo droższy nocleg, a tańsze jedzenie. I tak to po prostu, jeśli chodzi o wypad na przykład na weekend, bardzo podobnie wychodzi, jeśli chodzi o podróż z Glasgow. Także, no naprawdę. Numer 16 to ulubiony zapach. I słuchajcie, bardzo lubię zapach wiatru. Taki może niestandardowy wybór, a może bardziej standardowy niż mi się wydaje, ale bardzo lubię zapach wiatru, lubię zapach pór roku, kiedy się zmieniają, czuję ten zapach w powietrzu, kiedy nadchodzi lato, wiosna, jesień, zima, bardzo lubię ten zapach. A jeśli chodzi o moje ulubione perfumy, to nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś w Oriflame była taka perfuma, która się nazywała Freya. I niestety nie da się już jej kupić nigdzie, chociaż ja regularnie sprawdzam, czy może coś mnie nie ominęło, bo na przykład miałam nadzieję, że na 20-lecie wydania tej perfumy wróci na chwilę, ale niestety albo przegapiłam, albo zupełnie nie ma takiej opcji, żeby ją kupić. Ale jakby ktoś z Was wiedział cokolwiek na temat Frei z Oriflame'u, dajcie znać, bo ja wtedy muszę uzupełnić zapasy. Numer 17 to ulubione kwiaty. Moimi ulubionymi kwiatami są słoneczniki. Bardzo je lubię. Nie przepadam za zapachem słoneczników. Mam taki dziwny, specyficzny zapach, ale bardzo lubię jak wyglądają. Uwielbiam słoneczniki. 18, moja ulubiona bajka. No, jak mnie obserwujecie, to wiecie na pewno, że moją ulubioną bajką są Muminki i zdałam sobie z tego sprawę dopiero stosunkowo niedawno, to nie było tak, że od dzieciństwa zawsze myślałam, że ulubioną moją bajką są Muminki, bo lubiłam wiele bajek, lubiłam też Pszczółkę Maję, wiele, Smurfy lubiłam, tylko zdałam sobie sprawę, że to jest moja ulubiona bajka, kiedy zaczęłam oglądać je znowu z moimi dziećmi. I na przykład tak jak włączyłam Smurfy i wydają mi się one bardzo takie obskurne i niegrzeczne i wręcz aż takie nieprzyjemne do oglądania, tak Muminki nie dość, że wzbudziły moją ciekawość, żeby oglądać następne i następne odcinki, to pomyślałam sobie, że to jest naprawdę ciekawa taka bajka rozwijająca wyobraźnię, fajnie przedstawiona, bardzo mi się podoba Muminki. Jak nie wiecie, to czytam audiobooki na moim kanale, sprawdźcie sobie. Numer 19 dalej dotyczy bajek, chodzi o nowe bajki, a mianowicie nie lubię nowych bajek Disneya. Nie podobają mi się, jakoś nie jestem zaciekawiona. To nie to, że coś jest takiego, co mnie w nich drażni, nie, tylko po prostu nudzą mnie. Nie jestem w stanie przejść przez te nowe bajki od początku do końca z zaciekawieniem, jest to naprawdę trudna sprawa, jeśli chodzi o mnie. I nawet nie chodzi mi tutaj konkretnie o Disneya, bo są też z innych jakby wytwórni, Pixar i tak dalej. Są takie bajki, które są ok, a są takie bajki, które mnie nudzą i większość jest takich, które mnie nudzą. Numer 20. Taki fakt o mnie, że kiedyś chciałam być piosenkarką, słuchajcie. I to jest coś takiego, co wyparłam z pamięci. Jest kilka takich momentów w moim życiu, jak byłam młodsza, które naprawdę wyparłam z pamięci. Nie chcę o nich teraz tutaj opowiadać, może kiedyś Wam opowiem.
Ale się wydarzyły. Aż nie mogłam uwierzyć, jak sobie przypomniałam, jak bardzo wyparłam je z pamięci. Nie pamiętam w ogóle, że to się wydarzyło, ale bardzo chciałam być piosenkarką, tylko słuchajcie, jest taki mały problem. Kompletnie, ale to kompletnie nie umiem śpiewać. Kompletnie, ale to kompletnie nie umiem śpiewać. Także ten plan po prostu runął w gruzach, zanim się nawet rozpoczął. Numer 21, wracamy znowu do serialu. I tutaj mam napisany dla mnie dosyć ważny punkt, chociaż może on się wydawać trochę śmieszny, ale to jest serial, który mnie ukształtował. I wydaje mi się, że właściwie większość z nas ma taki serial, ale mało kto się do tego przyznaje. To jest taki serial, który oglądało się w którymś momencie życia, który tak zrobił na tobie takie wrażenie, że bardziej lub mniej świadomie wpłynął na twoją osobowość, na to, jak się zachowujesz, na to, co robisz, jak myślisz, jakoś wpłynął na jakąś część twojego życia, albo na jej większość, na jej mniejszość, nieważne, dla każdego to będzie jakaś inna część, jakaś inna porcja. Dla mnie ten serial był nieświadomie bardzo influencyjny, bardzo taki wpływowy na moje życie, nieświadomie. Zdałam sobie sprawę z tego dopiero później, jak już jakieś 10 lat później, około tak 10, może 12 lat później, kiedy zaczęłam go oglądać po raz drugi. Kupiłam sobie DVD, zaraz wam powiem, co to jest. Kupiłam sobie cały box set DVDs i jak zaczęłam go oglądać, to zdałam sobie sprawę, że tak. Mam podobne ruchy do tej osoby, którą oglądam. Na przykład pewne takie body language w pewnych sytuacjach jest bardzo podobny. Mam bardzo podobne myślenie i ja wiem, że to wpłynęło na mnie, bo ja wtedy miałam takie flashbacki tego, jak to oglądałam za pierwszym razem i jak to wsiąkało we mnie. To w jakiś sposób mnie po prostu, nie wiem, czy fascynowało, czy coś było takiego, że się z tą osobą bardzo się tak connected, połączyłam, że miało to taki wpływ. A mówię teraz o serialu, słuchajcie, Ally McBeal. Nie wiem, czy oglądaliście Ally McBeal. Wyszedł w 1997 roku i leciał w czwartki o godzinie 9 wieczorem. I to było dla mnie z jakiegoś powodu tak ważne. Ja słuchajcie, jak ten serial wyszedł, to miałam 9 lat. 9 lat. Było 5 sezonów. Dlatego właśnie mówię nieświadomie. To było takiej nieświadomej płaszczyźnie. I jeżeli na przykład zdarzało się tak, że oglądałam go koło mojej mamy, która wyłapała, robiąc coś innego, jakieś przypadkowe słowa dotyczące jakichś spraw dorosłych, nie pozwalała mi oglądać dalej tego odcinka i w takim momencie musiałam nie pójść na drugi dzień do szkoły, żeby obejrzeć powtórkę o godzinie 11, bo w tamtych czasach nie było czegoś takiego jak teraz, czyli możesz sobie, wiecie, ustawić, przewinąć, streamować skądkolwiek. Można było to nagrać, no ale skoro nie mogłam tego oglądać oryginalnie, no to tego też nie nagrywałam. Więc musiałam wtedy zostać w domu, żeby obejrzeć to na drugi dzień. Ale Ally McBeal kocham. I teraz też, tak samo jak inne seriale, o których wam wspomniałam, też wracam do Ally McBeal raz na jakiś czas. A jak już wracam do Ally McBeal, to już jest zupełnie taki najwyższy poziom mojego takiego zebrania w kupę. Może tak to nazwę. Numer 22. Jestem pracoholikiem. Robię wiele rzeczy naraz i to mnie czasami gubi bardziej niż mi pomaga, bo z kilku powodów. Albo nadam sobie tyle pracy, że się nie wyrabiam, albo robię tyle rzeczy naraz, że zapominam, co robię i nie dokończam którejś spraw i tak po prostu latam tam i z powrotem. Ale jestem pracoholikiem, sprawia mi to dużo, dużo, dużo radości. Jakoś tak dobrze się czuję. Im więcej robię, tym czuję się lepiej. Im mniej robię, tym jestem bardziej zmęczona, rozlazła, nie mogę się zorganizować. A im więcej robię, tym taka jestem żywsza, pobudzona, mam więcej energii i czuję się taka bardziej usatysfakcjonowana, bo daje mi dużo satysfakcji, świadomość, że coś zrobiłam, dokończyłam, stworzyłam. To zależy, co robię w tamtym momencie, ale lubię to po prostu i robię dużo, robię bardzo często. Jestem pracoholikiem. Numer 23. Słuchajcie, bałagan.
Bałagan mnie bardzo stresuje, nie jestem w stanie się skupić, jeżeli dookoła mnie jest bałagan. Muszę sobie posprzątać, muszę mieć czyste biurko, żeby móc zebrać myśli, muszę mieć dookoła posprzątane. Jeżeli jest dookoła mnie bałagan, to choćbym próbowała się skupić, nie jestem w stanie wykonać jakiegoś zadania, chyba że mam naprawdę, nie wiem, 5 minut, to muszę wyłączyć całe wszystko dookoła i skupić się na tym, co robię, ale jeżeli mam na przykład coś stworzyć, zwłaszcza coś stworzyć, wymyślić, przygotować, to muszę mieć dookoła posprzątane. Nie ma bata, nie zrobię, dopóki nie posprzątam. Numer 24, mówiąc o bałaganie, słuchajcie, nie lubię myć okien. To jest czynność, której nie lubię robić. Zazwyczaj myję okna, jak już nie widzę, co jest na dworze i w takim stanie w tej chwili są moje okna znowu, więc będę musiała to zrobić. Nie zajmuje to dużo czasu, ale nie lubię tego robić. Numer 25, boję się pająków. Jeśli chodzi o pająki, to kiedyś się bałam pająków, jak byłam w Polsce. Jak tu przyjechałam, to dopiero się zaczęłam bać pająków. Bo tutaj pająki, takie małe tarantule, są duże, włochate, czarne, obleśne, wielkie, naprawdę takie. Więc nagle te polskie, aż mam jeszcze skórkę, jak tylko o tym mówię, nagle te polskie takie pajączki, które mają taką kropeczkę i malutkie takie nuzie, w sumie mogłyby być moimi zwierzątkami. Naprawdę, tak wyglądają te pająki tutaj, że dajcie spokój. Aż po prostu nieprzyjemnie jest o tym mówić. Numer 26 to moja ulubiona pora roku. No i teraz słuchajcie, kiedyś moją ulubioną porą roku było lato. Później to była wiosna, bo bardzo lubię ten taki stan, w którym coś się ma wydarzyć, ten taki czas oczekiwania na coś, niż sam stan tego bycia, bo ten stan bycia zazwyczaj jest bardzo krótki i on tak znika, a jeszcze jak się skupi człowiek na czymś innym, to nawet nie zauważy, więc lubię ten czas, w którym takiego podniecenia, że coś nadchodzi, że się robi coraz cieplej, że się robi coraz zieleniej, lubię ten czas. Ale później to mi się zmieniło w moją ulubioną porę roku, którą jest jesień, kiedy wszystko zaczęło się robić takie pięknie kolorowe, ciśnienie z tego lata zaczęło spadać, a to znaczy, że właśnie trzeba wycisnąć każdy moment lata, mimo że na przykład nie ma się ochoty albo chce się coś innego robić, to taka presja na temat tego, co się powinno w to lato robić, a nie to, co by się chciało i zawsze jak nadchodzi jesień, to mi to się trochę uspokaja, taki wiecie, jest przyjemniej, jest mniej gorąco, chociaż jeśli chodzi o Szkocję, to trudno jest mówić o jakimś gorącu. Ale lubię jesień, ale w tej chwili, słuchajcie, w tej chwili lubię każdą porę roku. To nie jest tak, że u nas zima jest jakaś spektakularna, ale zima to jest dla mnie taki moment, w którym mogę się bezkarnie skupić na pracy. Mija dosyć szybko, bo są krótkie dni i naprawdę mija mi bardzo szybko. Ja właściwie nie zauważam jakichś złych momentów w tej chwili, odkąd właśnie robię to, co lubię i skupiam się na tym. Nie mam czasu siedzieć i myśleć, o jak jest zimno, o jak jest mokro, o jak jest to, jak jest tamto, sram to i owam to, bo właściwie mamy luty, a ja już wiem, że za 5 minut jest wiosna i muszę się do tego przygotować i mam sporo rzeczy do zrobienia w tym czasie, także lubię każdą porę roku. Dalej mnie fascynuje wiosna, dalej lubię tą euforię z nią związaną, lubię lato, bo jest ciepło, cieszę się latem. Dalej lubię jesień w taki sam sposób, dlatego ciężko w tej chwili jest mi wybrać moją ulubioną porę roku, bo cały rok sprawia mi przyjemność. Numer 27. Lubię nowe technologie, lubię nowe gadżety, ale nie potrzebuję wszystkiego. Nie mam tej potrzeby, żeby mieć każdy jeden gadżet na ziemi. Lubię, jak już coś mam, to mieć to dobrej jakości. Nie zawsze, niekoniecznie najnowsze, chociaż jeśli chodzi o mój telefon na przykład, jeżeli odnawiam sobie umowę, to przyznaję się bez bicia, idę po najnowszy telefon, najnowszy model i sprawia mi to przyjemność, ale nie mam też tak, że na przykład siedzę i co miesiąc sprawdzam, jakie są nowe telefony, jakie są nowe kamery, jakie są nowe inne gadżety, nie potrzebuję mieć wszystkiego, nie mam tej właśnie potrzeby, żeby mieć jakieś tam smartwatche i tak dalej, tylko to, co potrzebuję, lubię mieć dobrej jakości, sprawia mi to przyjemność. Numer 28. Umiem zasnąć o każdej porze dnia, w każdej pozycji i powiedziałabym, że jeśli nie w każdym miejscu, to w większości miejsc. I teraz tak, to nie jest też tak, że na przykład zasnęłabym, gdzie bym mogła powiedzieć, bo i w autobusie zasypiałam, gdzie mogłabym zasnąć,
nie wiem, siedząc w supermarkecie, dajmy na to. No i teraz tak, wyobraźmy sobie taką historię, że siedzę i czekam na kogoś, dajmy na to, usiądę sobie na krześle, czy tam na gdzieś tam w supermarkecie i czekam na kogoś, no to nie zasnę, to jest jasne. Ale jeżeli to byłby taki przystanek, w którym miałabym odpocząć, dajmy na to, że jestem w jakimś supermarkecie pomiędzy stacjami podróży i jestem z kimś i na przykład to jest mój moment na odpoczynek, to umiałabym zasnąć wtedy, na zawołanie, umiałabym zasnąć. Chyba, że nie byłabym zmęczona, to jest jasne. Umiem zasnąć na siedząco, jak jestem bardzo zmęczona, umiem zasnąć o każdej porze dnia, jeśli jestem zmęczona, potrafię pójść do łóżka, zamknąć oczy i po prostu zasnąć. Umiem to zrobić, a to pewnie dlatego, że ogólnie mało śpię, bardzo dużo pracuję. To nie musi być praca zawodowa, to może być praca w domu, ja mam czwórkę dzieci, pamiętajmy. Także bardzo dużo się dzieje w moim dniu codziennie i wydaje mi się, że to jest głównie spowodowane właśnie tym, dlaczego potrafię zasnąć w każdej chwili i w każdym miejscu. Numer 29. Mam alergię na pyłki. I tak mniej więcej w maju, w czerwcu przechodzę przez absolutne piekło. To zależy, jaka jest pogoda na dworze, bo jeżeli jest takie chłodniejsze lato, jak było na przykład w tamtym roku, to pyłki, które nie jestem pewna dokładnie na co mam alergię, bo wydaje mi się, że moim głównym alergenem to trawa. I jeżeli na przykład jest takie chłodniejsze lato, to niektóre rośliny po prostu dojrzewają trochę później i ten okres właśnie tej katorgi przesuwa się na trochę później. Jak jest takie bardzo gorące, to wszystko się rozkwita szybciej. I trochę szybciej przechodzę przez tą mękę, dlatego to zależy od tego, jaka jest pogoda, tak naprawdę kiedy, ale no, męczę się. Numer 30 jest trochę cięższy do objaśnienia. Słuchajcie, jestem osobą lojalną, bardzo lojalną, ale jak ktoś, nie chcę powiedzieć wkurzy, bo tu nie chodzi o jakoś jednorazowe wkurzenie, ale jeżeli ktoś na przykład zasłuży sobie, to potrafię wykreślić tą osobę ze swojego życia, tak raz na zawsze. Nie mam już więcej tolerancji na gówno za przeproszeniem, nie mam tolerancji na dzieci nadę, ani na brak szacunku wobec mojej osoby. Jeżeli zdarzy się tak, że ktoś na to bardzo mocno pracuje, bo to nie jest kwestia jakichś jednorazowych wyskoków, bo każdy ma prawo do jakiejś pomyłki, do jakiegoś błędu, każdy ma prawo się zrehabilitować, ale jeżeli ktoś pracuje, to nie ma znaczenia, czy to jest ktoś mi bliższy, czy dalszy, czy to jest ktoś związany ze mną krwią, czy ktoś, kogo poznałam raz w życiu. Jeżeli ktoś sobie na to zasłuży, to potrafię taką osobę zupełnie wykreślić ze swojego życia. I tak jak już powiedziałam, nie ma znaczenia, czy jesteśmy w jakichś relacjach bliżej, czy dalej. Koniec. Numer 31. To jest coś, o czym powinnam wspomnieć zaraz po pracoholizmie, a mianowicie to, że właśnie późno chodzę spać i jeżeli mam taką okazję, to późno wstaję też, ale nie mam za bardzo takiej okazji, bo wstaję rano, żeby zaprowadzić dzieci do szkoły, ale na przykład jak jest sobota, to już wtedy wykorzystuję moją okazję na maksa, bo wtedy Peter jest w domu i ja potrafię spać nawet o 12. Tak mam, odsypiam wtedy jak się da. Zawsze tak miałam, że późno chodziłam spać, jestem raczej sową niż rannym ptaszkiem. Zresztą jakoś tak ciężko mi jest zasnąć wcześniej, a to pewnie dlatego, i to nie ma nic wspólnego z tym, że nie umiem, tylko chodzi mi o bardziej takie, mam takie dziwne, chore poczucie marnowania czasu, bo jeżeli ma się tyle dzieci, one idą spać, to wtedy jest ten moment, w którym jesteście na przykład wolni przez chwilę, żeby coś zrobić i niezależnie od tego, jak jesteście zmęczeni, to jest ten czas, w którym jesteście sami, jak ja na przykład jestem sama wtedy. Wszyscy śpią i mogę sobie choćby nawet posiedzieć na telefonie, żeby sobie pojeździć po Facebooku albo na przykład popracować trochę i no i zdarza się, że bardzo późno potrafię chodzić spać. Numer 32. Nie wierzę w Boga. I tyle. Myślę, że rozwinięcie tego tematu byłoby na inny temat. Numer 33. Wierzę natomiast w reinkarnację. Wierzę w duszę. I wierzę, że dusza po prostu nie pęka, jak pęka mydlana po śmierci. Już nie wierzę w Boga, nie wierzę też w takim razie ani w piekło, ani w niebo. Wierzę, że te dusze nie znikają. Tak pokrótce, bo temat naprawdę zupełnie na inną okazję. Numer 34. Wierzę w duchy.
Chyba samo przez się rozumie, nie? Numer 35, zupełnie lightowy, na sam koniec, a mianowicie to, że jestem uzależniona od kremu do rąk. Nie lubię tego uczucia na dłoniach suchych rąk i to jest coś, co jest tak bardzo nie do zniesienia, że jestem w stanie, jeżeli nie miałabym kremu, użyć cokolwiek, coś śliskie, żeby moje dłonie nie były suche. Tak bardzo nie lubię tego uczucia suchych rąk. Więc w każdym możliwym miejscu mam krem do rąk. Dobrze, kochani, to było 35 faktów na temat mnie. Dajcie znać, co myślicie. Czy któryś z nich was może zaskoczył, zszokował, może nie, może to było przewidywalne, albo z czymś się utożsamiacie, może zupełnie odwrotnie, macie odwrotnie. Dajcie znać w komentarzach, podzielcie się swoimi opiniami. Jestem otwarta. I słuchajcie, pamiętajcie o tym, żeby dać mi kciuka w górę. Dajcie takiego urodzinowego kciuka w górę. Subskrybujcie mój kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, żeby wam się pojawiały powiadomienia o nowych filmach. No i co? Dziękuję wam za oglądanie i do następnego.